Witam bardzo serdecznie, Paweł Surnowicz, Polski Karting. Przed nami kolejne spotkanie w kwarantannowej Karting Cafe, a dzisiaj zaprosiłem członków teamu BRT. To jest team kartingowy znany głównie z rozgrywek halowych, ale tworzy go wielu znakomitych zawodników i kierowców, których również znamy z torów otwartych, z torów wyczynowych. Zaprosiłem do rozmowy Adama i Miłosza Smuków, Mariusza Książka i Maćka Żykowskiego, doskonale znanych całemu środowisku kartingowemu. I w piątkę postaramy się porozmawiać o tym naszym kwarantannowym życiu, o tym, co nas dzisiaj spotyka i o tym, jak sobie radzimy z tą sytuacją. Postaram się zapytać chłopaków, jaką mają receptę na ten kwarantannowy czas i co myślą o tym, co nas spotka później, jak już drzwi i bramy torów zostaną otwarte. Bardzo serdecznie zapraszam. Rozmowa z teamem BRT. Zobaczcie tą rozmowę. No to witam Was, panowie, w kwarantannowej Karting Cafe. Witamy, cześć. Cześć, cześć, cześć. Team BRT, długo wyczekiwany w tych naszych rozmowach. No i na wstępie od razu chyba trzeba złożyć Maćkowi życzenia wszystkiego najlepszego. No i odpowiada. 100 lat będziemy śpiewali później. Panowie, jest z nami drugie pokolenie kartingowców, Miłosz. Trzecie. U mnie w rodzinie trzecie. Serdecznie witamy Cię, Miłosz. Panowie, o czym chcę z Wami porozmawiać? O tej bieżącej sytuacji, o sytuacji kartingu, która dotyka nas wszystkich. Musimy siedzieć w domu, jak na załączonym obrazku u Mariusza, w domu. No ale nic się nie dzieje, no. Świat się zatrzymał. Jak to z Waszej perspektywy wygląda? Kto zaczyna? No to może ja zacznę. Dlaczego nie jestem w domu? Moja praca jakby się w ogóle nie zwolniła. Ludzie w mojej branży dalej działają i wszystko na razie wygląda normalnie. Wiadomo, działam w budowlance. Budowlanka pada ostatnia. Póki co jeszcze żyje. No, no u mnie w naszym przypadku my pracujemy z domu, uczymy się z domu i nie ruszamy się praktycznie z domu. Tak profilaktycznie raz na tydzień wyjeżdżam do biura zobaczyć, co się dzieje. No ale niestety wszystko spowolniło akurat w mojej branży, ale za to mamy więcej czasu dla siebie tak naprawdę i na symulatory, gry, zabawy w domu. A jak, Adam, przypomnij, jest twoja branża? Ja jestem w branży telekomunikacyjnej. No to spokojnie można wszystko ogarniać chyba stacjonarnie, prawda? Dokładnie. Maciek, ty jesteś chyba dotknięty najbardziej, bo ty masz taką jakby większą aktywność kartingową, prawda? No tak, przez to, że sezon kartingowy w ogóle nie ruszył, został zawieszony też jakby przygotowania do sezonu. Także, no szczerze mówiąc, jest średnio, bo dochodu praktycznie nie mam żadnego. Co z tego, że teraz zespół, w którym jestem, jest z Radomia. Ja od prawie 4 lat w Radomiu też mieszkam. Ale no cóż, no wszystko to stoi, tak? Co z tego, że gokarty są na miejscu, czekają na zawodników, jak no nie ma gdzie z nimi pojechać. Także no ja nie prowadzę żadnej swojej działalności, czy też nie pracuję u kogoś tam, tylko po prostu tym kartingiem się zajmuję. No także, cóż, no siedzę w domu, raz w tygodniu wychodzę na jakieś zakupy większe i cóż, no poświęcam czas tak jakby rodzinie też, jakieś gry, zabawy z dzieciakiem, czy PlayStation, czy jakieś inne planszówki, czy też lekcje właśnie, także tak to wygląda, no wszystko stanęło. Panowie, jak sobie poradzić bez aktywności fizycznej, takiej kartingowej, typowej w tym czasie? No bo oczywiście wszyscy staramy się, nie wiem, utrzymywać formę, spacerować, biegać, zajmować czas swój różnymi aktywnościami fizycznymi, ale pytam o karting. Brakuje wam ścigania się na hali?
albo na torze zewnętrznym? Miłosz, może od ciebie zaczniemy. No mi trochę brakuje tego. Zwłaszcza, że ja może dopowiem za niego, bo trochę jest poruszony tą całą sytuacją. Pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji się znajduję, ale my całą zimę jeździliśmy na szkółkę. Całą zimę też dosyć intensywnie jeździliśmy w hali. Ten sezon to miał być tak naprawdę taki sezon inauguracyjny jego w kartingu otwartym, w wyczynowym. W zeszłym roku dosyć intensywnie tam trenował. Natomiast na ten rok były plany takie, aby zrobić licencję, wystartować może na początek jeszcze trochę w pokazach, a później pod koniec sezonu pójść już w jakieś eliminacje, tak żeby się pościgał. Chodzi o to, żeby on był dobrze przygotowany, tak? I całą zimę poświęciliśmy na to, żeby przygotować go do tego, żeby mógł pojechać jakby spokojną głową, bez niepotrzebnych emocji. I w tej chwili właściwie, żeby wszystko się zatrzymało po jednym z treningów, gdzie myśmy byli? W Toruniu, tak? W Toruniu na początku roku jeszcze udało nam się pojechać. Wróciliśmy do domu, wózek na podwózek i zostało nam symulatory i walka przed telewizorem, bo to jedyna możliwość w tej chwili, jeśli chodzi o aktywność tego typu, tak? Mariusz, ty jesteś jakby jednym z takich weteranów kartingu halowego, którego wszędzie było pełno. Imprezy międzynarodowe, imprezy polskie. Powiem tak, zacząłem sezon jak zwykle od Mistrzostw Europy w Holandii. Potem kilka dni później, tam tydzień później bodajże był urodzinowy puchar RCW w Warszawie i raptem się sezon skończył. Jeszcze się nie zdążył dobrze zacząć, a już się skończył. Ciężko tak się zaadaptować do nowej sytuacji. Nie wymyśliłem sobie jeszcze nowych aktywności. Wolny czas spędzam na jakieś czytanie różnych rzeczy, a nie ma w ogóle na aktywność fizyczną. No nie mam, bo zamykane są te wszystkie hale, no i nie wiadomo, czy się otworzą w ciągu najbliższych miesięcy. Bardzo możliwe, że będziemy musieli się nauczyć w ogóle żyć od nowa, że świat się zmieni, zniknie, on przeniesie się do wirtuala, ludzie przestaną robić zakupy w galeriach, po prostu zaczną kupować, no nie wiem, nie będę teraz prognozował, bo się nie da tego prognozować, takiej sytuacji świat się jeszcze nigdy nie znalazł, na pewno coś się zmieni, ale co to, nie wiem. A nie boicie się tego, że ten właśnie taki świat, który znamy doskonale z naszego życia, już odejdzie w niepamięć? I teraz jest pytanie, co z tymi wszystkimi halami, które są też biznesami, to co Maciek mówił, że ludzie zajmują się tylko kartingiem i jeśli tego zabraknie, to jak dalej to wszystko potraktować? Jak żyć, Maciek? Co będzie dalej? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. No, to jest naprawdę, dopadł nas taki, można powiedzieć, kataklizm, że nikt sobie nie zdawał sprawy z tego też, że na taką skalę to aż się rozprzestrzeni. Ja byłem we Włoszech, jak wykryli tego koronawirusa. I to akurat w tych miejscach mniej więcej, gdzie to skupisko było od razu wykryte. I też wrzucałem na swojego Facebooka zdjęcie, takie selfie, że początek sezonu. To ten początek sezonu, no to w sumie się zakończył już na tym wyjeździe do Włoch właśnie tygodniowym. A jeśli chodzi o te hale kartingowe jeszcze, no mnie to tak, ja od momentu, kiedy wprowadziłem z Warszawy, no to coraz rzadziej uczestniczyłem w jakichś tam eventach właśnie halowych, no bo tutaj niestety z Radomia kawałek drogi do każdego toru gdzieś tam jest. Więc też ja jestem takim, można powiedzieć, honorowym trochę członkiem BRC, bo już też nie pamiętam, kiedy ostatni raz wspólnie na jakichś zawodach byliśmy. Nawet takie zamknięcie tych hal działa na właśnie młodych kierowców, tak jak Miłosz, tak jak Adam wspomniał też wcześniej. Przygotowywali się przez całą zimę praktycznie na szkółkach, trenowali, ćwiczyli tą koordynację ruchową, kondycję. Moi zawodnicy też starają się z nimi jeździć raz na tydzień
do Kielc na halę, bo tam mieliśmy najbliżej i też cały czas byli w tym takim ciągu, cały czas trenowali, byli, no ogólnie to kupiliśmy właśnie plan kondycyjny dla nich przygotowany. No i nagle wszystko walnęło, no. Także ja naprawdę, szczerze mówiąc, no my to sobie dorośli jeszcze jakoś tam poradzimy, ale z dzieciakami, no to ja naprawdę nie współczuję, bo zaczęli ten sezon, przygotowywali się i nagle wszystko zostało odcięte grubą krechą i szczerze mówiąc teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli na przykład władze PZMOT-u czy tam GKSK stwierdzą, ok, dobra, za miesiąc ruszamy z sezonem, to w jakiej formie te dzieciaki będą? Teraz będzie się liczyło co? Będzie się liczyło talent, a nie na przykład właśnie przygotowania jakieś fizyczne i objeżdżenie, no bo tego objeżdżenia nie ma. No ci, którzy startowali za granicą na początku sezonu we Włoszech, czy nie wiem, tam no w Bruku to akurat w Rotaxie, no to pomijam akurat te zawody, no ale kilka tych zawodów było. Wiadomo, ci za granicą, którzy jeździli, no to oni raczej w Polsce się nie pojawią, sporadyczne osoby, niektóre tylko. No ale tak jakby ten ich cykl też został zachwiany w tym momencie. Nie mają, nie mieli tej takiej, nie ma tej kontynuacji. No dobrze, ale słuchajcie, rozmawiałem ostatnio z Kamilem Grabowskim, trzecim kierowcą roka, który teraz razem z kilkoma chłopakami, naszymi kartingowcami, rozpoczął rywalizację w takiej sim racingowej serii. I pytam Kamila, no a czy bierzesz pod uwagę, że to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej? No i Kamil, 15-latek, mówi, no tak, ale świat się przecież nie zawali, prawda? Czyli oni, już nie mówię o takich kierowcach jak Miłosz, którzy jakby stawiają pierwsze kroki, prawda, w kartingu, ale ci, którzy potrafią się już w tym takim obrazkowym świecie odnaleźć, instagramowo-facebookowym i online'owym, dla nich to jest, no nie wiem, no może błogosławieństwo, że nie muszą jakby inaczej, że mają większe możliwości, żeby zostać w domu i sobie pograć na przykład w takie gry wyścigowe. Oczywiście to co mówisz, Maciek, to jest fakt, tak, że to jest, i to co ty, Mariusz, mówisz, to jest świat, który znaliśmy, jakby odchodzi, tylko jest kwestia, czy będzie powrót do tego świata. Bo na przykład nie wiem, czy wy planowaliście jako Team BRT, albo Adam, do ciebie pytam, czy razem z Teamem Maranello mieliście już na przykład jakiś grafik treningów dla Miłosza? Plan był taki, aby zaraz po Toruniu jechać do Bydgoszczy, po Bydgoszczy do Słomczyna, w Słomczynie zrobić licencję, bo 21 bodajże marca, i później rozpisane dalej jakieś tam aktywności, które miały spowodować to, żeby on się wjeździł przed sezonem, i ostatecznie miała paść decyzja o tym, czy właśnie będą to pokazy, czy już normalne starty. My nie mamy ciśnienia czasowego, on ma czas na to, żeby się przygotować, nie mamy parcia takiego, że już teraz natychmiast, zresztą Maciek chyba dobrze wie, jak to wygląda, chcemy stanąć na tym torze, na polach startowych i startować. Nie, ja chcę, żeby on się przygotował do tego, podszedł do tego mądrze, i taki był plan na ten rok. Ja się obawiam jednej rzeczy, która mi się cały czas tutaj gdzieś w głowie kotłuje, jak rozmawiamy o tym, co się stanie. Zwróćcie uwagę, jak się bardzo skondensował cały kalendarz poszczególnych eliminacji, czy to w Roku, czy w Rotaxie, czy tam jeszcze KMP i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jest w tym, że one się tak ścieśnią i ze względów i takich fizycznych, wytrzymałościowych, organizacyjnych, ale też i umówmy się, nie oszukujmy się, że też i budżetowych, może to spowodować, że część zawodników czy część zespołów po prostu wypadnie albo nie będzie w stanie się ścigać, gdyby ścigała się w normalnych warunkach, tak? Więc to też jest aspekt, który może wypaczyć całość tego, co się wydarzy na koniec tego sezonu. No bo to jednak
jest inaczej, jak jest coś rozłożone w pół roku, na pół roku, a w tej chwili, z tego co widziałem, tak naprawdę na 2,5 miesiąca, może 3, tak? Więc pamiętajmy o tym, że to jest zasadnicza różnica, tak? I to może mieć duży wpływ na klasyfikację, ale też i na zniechęcenie się niektórych do tego sportu. To też może, już nie mówię w samym aspekcie takim, że część ludzi straci przychody i w ogóle wycofa się z tego, tylko mówię o tym, że tutaj jakby, ale jest problem w tym, że te eliminacje dosyć często po sobie występują, ale ja nie neguję tego, że tak nie powinno być. To nie chodzi o to, bo nikt nie ma wpływu na to, co się wydarzyło. To była po prostu sytuacja losowa, tak można to nazwać, tak? Natomiast no, może mieć to wpływ. Mariusz, co ty na to? Ja tak słucham i dość pesymistycznie wszyscy na to patrzycie. Ja jestem jednak bardziej optymistyczny. Ja uważam, że obserwuję wykresy dziennych, wzrostu dziennych wykrytych przypadków w Europie i on się już tak od 10 dni stabilizuje, więc można założyć, że w maju to prawdopodobnie wszystko ruszy i prawdopodobnie wróci do normy. Są tacy, którzy twierdzą, że ludzka konsumpcja bardzo szybko naprawi wszystkie straty. Tory halowe wytrzymają 2-3 miesiące, wytrzymają. Teamy kartingowe wytrzymają. Jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to tragedii nie ma, no tak lekko powiedziane, nie? Zobaczymy co dalej, bo były takie przypadki, że szczyt na wykresie szczytu okazywał się pozorny, a potem wszystko przyspieszało. Ludzie muszą zachować dyscyplinę, taką dyscyplinę, nieważne jakie będą przepisy, każdy musi myśleć, ograniczać ilość ludzi dziennych do spotykania się, podstawowa higiena, ręce, maseczki to oczywiście, ja bym prowadził nawet, że w każdym miejscu publicznym trzeba nosić maseczki. To jest taki zdrowy rozsądek. Każdy musi od siebie zacząć w reperowaniu tej sytuacji. Nie? No i dobrze, będzie wszystko dobrze. Jeżeli będziemy trzymać dyscyplinę, to wirus żyje kilka dni. W organizmie ludzkim kilkanaście dni. Jeżeli będzie dyscyplina, on sam wyginie. Po prostu nie może się dalej rozprzestrzeniać. Każdy od siebie powinien zacząć to zmieniać. No. I to wszystko. No. I będzie dobrze. Maciek, wytrzymasz 3 miesiące? No będę jeszcze musiał. Jeszcze wrócić do tego, co Adam powiedział właśnie, że no teraz te odwołane imprezy jakby są wkładane w te weekendy, które są jeszcze wolne, bo wiadomo, że polski kalendarz też musi jakoś tam współgrać z rundami europejskimi, bo część osób no, jeździ na, nie wiem, Rotaxa TGCE, czy jakieś inne tam Grand Trophy, czy jak to tam się nazywa. Rok musi być połączony z rokiem włoskim, znaczy połączony, no, żeby nie kolidowały terminy. Także no, tu jest to właśnie wkładanie w te wolne weekendy, ale no też nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że na przykład będziemy jeździli tam, nie wiem, w październiku czy w listopadzie, bo jednak na kolcach część tych rund na przykład rokowych musi się odbyć no, przed finałem światowym. Pytanie, kiedy finał światowy się odbędzie, bo nie wiem, czy no, na razie chyba jest jeszcze ta data niezmieniana, ale no to wiadomo, że rok polski musi wyłonić zwycięzców danych kategorii i ci zwycięzcy mają zagwarantowane wpisowe czy jakieś tam inne rzeczy na tym finale światowym. Tak samo, no, jeśli chodzi o Rotaxa, w Rotaxie no, to jeszcze jest druga sprawa, że tylko najlepsi z najlepszych jadą na finał. Więc no nie wiem, jak to będzie sprawa ta załatwiona po prostu. No pytałem ostatnio Aleksa Goldschmidta, on jest komentatorem rozgrywek europejskich i zapytałem go wprost, będzie twoim zdaniem finał światowy Rotaxa? On powiedział nie. Myślę, że nie. Także to jak się obserwuje na przykład te wszystkie ruchy, ustawianie kalendarzy, klejenie ich, jakby dopisywanie nowych weekendów, to tak naprawdę to są działania, które
które nie są ostateczne, tak? Nawet jeżeli wczoraj się pojawiła informacja, że Mistrzostwa Europy kartingowe są przełożone, kolejna runda, no to tam zawsze był taki zapisek, że musi to zaaprobować jeszcze FIA, że jeszcze tory, dopasowanie do kalendarzy i tak dalej. Także tak naprawdę ja bym był bardzo szczęśliwy, bo wszystkim nam brakuje aktywności tej kartingowej, żeby to ruszyło, tak jak Mariusz mówi, w maju. Mam informację z Włoch, że nawet w kwietniu tam ma wszystko wrócić do normy, że to się już wszystko ustabilizowało i że, nie wiem, 15-20 kwietnia Włochy znowu zaczną żyć. Tak? Ale teraz zwróćcie uwagę, jak to, o czym Adam mówił. To wszystko jest skondensowane na kilku miesiącach, do kilkudziesięciu nawet można powiedzieć weekendów w całej Europie, bo są różne serie. I teraz mamy mniej, dwa razy mniej albo trzy razy mniej czasu i dwa razy więcej do pojechania. Nie wiem, czy to będzie możliwe do wykonania. Oby było. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego tematu, co Mariusz powiedział o halach kartingowych. Przecież to są biznesy, które żyją z rekreacji, żyją z rentalu, z imprez różnych i tak dalej. Ty myślisz, Mariusz, że trzy miesiące takie hale mogą wytrzymać, jak, nie wiem, czynsze sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych? Myślę, że jest to po prostu górna granica ich wytrzymałości. Pytanie, czy ludzie od razu zaczną z tego korzystać? Na pewno będą musiały zniknąć kaski wypożyczone, na pewno pojawi się nakaz jeżdżenia w swoim, rękawiczkach tak samo, no i to będzie wtedy, czy ludzie będą chcieli, czy będzie w ogóle ich stać na rozrywkę, bo bardzo dużo ludzi straciło pracę, straci w najbliższych dniach. Obroty tych hal, nie wiem, czy będą wystarczające, żeby rentowność tego interesu nadal była na podobnym poziomie, czy mimo, że będą otwarte, nie zbankrutują z powodu małej ilości klientów. Tego nie mogę prognozować. No właśnie. Mam taki przykład tego, co się wydarzyło z RCW warszawskim, prawda, który mnie przeszedł, nie pamiętam, to było w styczniu, ten problem, że spali hala obok i musieli zamknąć tor. W międzyczasie przeprowadzili się do tej nowej hali i weźcie pod uwagę, że w ich przypadku to jest jakby zdwojony problem, tak? Bo nie dość, że byli wyłączeni z półtorej miesiąca z funkcjonowania, to teraz funkcjonowali miesiąc czasu, bo byliśmy tam wszyscy gdzieś, to było w okolicach lutego, no i 10 marca praktycznie. No, ale nie, początek marca było jakby zamknięcie, już nastąpiło zamknięcie po miesiącu czasu, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że są też i tacy, tak? Nowy tor w Piasecznie, no jest szereg takich, każdy, nie możemy jakby oceniać sytuacji biznesowej ogólnie, bo ona ogólnie nie jest łatwa, bo każdy ma inną, tak? Być może czytałem, słuchałem wypowiedzi kolegi z stolu we Wrocławiu, który mówi, że oni są przygotowani na miesiąc, dwa, tak? Tutaj w wywiadzie z tobą. Podejrzewam, że nie każdy prowadzi odpowiedzialnie swój biznes, więc no, tak naprawdę to życie nam zweryfikuje, gdzie za miesiąc czy za dwa po prostu przyjedziemy i będziemy mogli pojeździć. No, to niestety brutalna prawda. Życzę wszystkim, żebyśmy się wszyscy. Panowie, jak będzie wyglądał ten świat po skończeniu tej kwarantanny, waszym zdaniem? Znaczy, pytam już takie osobiste odczucia, nie? Już tam zostawiając jakby sprawy kartingowe. Zmieni się wasze funkcjonowanie i postrzeganie wszystkiego? Nie wiem, interakcje z ludźmi, sklepy i tak dalej? Paweł, mówi się, że przez to przez ten okres, przez tę sytuację, która nas przepiła, sporo rzeczy się przewartościuje. Nawet czytałem teraz taki artykuł, w którym ktoś powiedział, że my do tej pory baliśmy się nudzić, bo szkoda nam było czasu, bo się goniło za czymś trochę realnym i goniliśmy. Dzięki temu, że teraz te 2-3 w domu, my mamy po prostu czas na to, żeby się trochę ponudzić, trochę inaczej
postresować, tak, realnymi rzeczami, a nie wymyślonymi. I trochę ta cywilizacja, mam nadzieję, że zwolni, bo ten wirus po prostu jest jakimś sygnałem, który mówi, że największy wirus, jakim jest człowiek, jakim na tym świecie są ludzie, zaczyna za bardzo chyba broić tutaj na tej naszej ziemi, nie? Mariusz, dokładnie. Ty jesteś, ale ty masz cały czas, jakby jesteś, nie zatrzymałeś się, nie jesteś w miejscu, także to jest dla ciebie, to w twoim przypadku to jest zupełnie jakby oczywiste, tak? Mariusz? Przerwało mi strasznie. Zadaj jeszcze raz pytanie, bo strasznie przerywało. Znaczy w twoim przypadku jest to jakby nieoczywiste, bo ty jesteś cały czas w ruchu, ty się nie zatrzymałeś, nie jesteś w jednym miejscu, nie jesteś w takiej przymusowej kwarantannie, prawda? No ja po prostu odczuję to biznesowo, odczuję to później, bo tak to działa. Najpierw siada branża rozrywkowa, dobra luksusowe i tak dalej, na końcu siada budowlanka, a na samym końcu produkcja żywności, no bo ona, i to tak ja też to pewnie odczuję, jestem na to przygotowany. Czy świat się zmieni? Oczywiście, że się tak Adam poruszył fajny temat, że my jesteśmy najgorszym wirusem. Wystarczy przez chwilę, ludzie zmniejszają aktywność i woda się robi czysta w Wenecji, widać dno, delfiny podchodzą, zwierzęta wychodzą na ulicę. No to jest na pewno jeden z plusików, który na pewno ludzie nauczą się myć ręce na całym świecie. Jest kilka takich plusików, które możemy wyciągnąć z tej epidemii. No jeżeli ta aktywność. No ja na przykład na jednym baku paliwa zamiast tygodnia robię 2 tygodnie. No to już na pewno jest niższa emisja spalin. Jeżeli cały świat obniży o połowę emisję swoich szkodliwych rzeczy, które produkuje, to będzie super dla tej planety. Maciek, jak będzie wyglądało twoje życie i twoje podejście do świata, jak otworzą bramy i drzwi? No to chyba będę dzień w dzień na torze go-kartowym. No ale mam pod nosem, to będę korzystał. To o czym Mariusz mówisz, że wszyscy nauczą myć ręce i tak dalej. Chodzi mi właśnie o taką interakcję, bo już nie wiem, no to zostaje u nas w psychice, prawda? Jakiś dystans taki narzucony i tak dalej. Myślę, że mogą być po prostu ludzie trochę bardziej ostrożni. No. Właśnie to no też Mariusz, no głupie właśnie mycie rąk. No, czy... Nie wiem, no zachowanie po prostu jakiejś takiej higieny. Także no, ja nic więcej nie mam do dodania niż chłopaki tutaj. No, to z mojego punktu widzenia, jak ja będę funkcjonował po tej odbyciu tej powiedzmy kwarantanny, no nie wiem, dla człowieka, który jest przygotowany do tego i przyzwyczajony, że praktycznie weekend spędza ten czas na jakichś zawodach czy treningach, no to takie siedzenie 2 czy 3 tygodnie, czy tam miesiąc już nawet w domu, no to jest takie trochę dziwne, bo jednak ta jakaś aktywność fizyczna w moim wykonaniu jest w trakcie sezonu większa, powiedzmy od tego lutego, tak? Także teraz no z jednej strony cierpię z tego powodu, że nie mam żadnych zarobków, powiedzmy, a z drugiej strony po prostu ta aktywność, spędzanie czasu z zawodnikami innymi, z mechanikami. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz urodziny swoje spędzałem w domu, bo tak to zawsze były właśnie albo zawody, albo treningi, i to zazwyczaj w Toruniu. Tak? Zresztą z chłopakami też się widzieliśmy chyba, ile to było, 3 lata temu chyba w Toruniu. Nie przypominaj. Tak, to. Dobra, jak tam, Mariusz, też? Kończąc już naszą rozmowę, bardzo wam dziękuję za obecność, ale zapytam jeszcze na koniec Miłosza. Miłosz, jak sobie wyobrażałeś swój debiut kartingowy? Chyba nie siedzeniem w domu, prawda? Nie. Tęsknisz za torem, za kierownicą, za kaskiem, za kombinezonem? No, za kierownicą raczej nie, ale... No za kaskiem kombinezonem tak. No to wiesz, zawsze możesz go ubrać i poudawać sobie padok w domu, prawda? No by już takie rzeczy robi, dlatego wyniosłem mu kask do garażu. Ale mnie zaniepokoiła jedna rzecz, jeszcze tak na koniec, to, że powiedziałeś, że
a dla chłopaków, tych 15-latków, z tym tam rozmawiałeś, nie pamiętam, że jakby to niewielka różnica. Wydaje mi się, że to jest jednak zdecydowana różnica. To, co się dzieje na prawdziwym torze, kiedy czujemy te przeciążenia i prawdziwą akcję z przyczepnością, przyspieszeniem, hamowaniem i tego typu rzeczami, a tym takim subiektywnym odczuciem ekranu, które gdzieś tam ewentualnie reaguje nam kierownica lub jak już ktoś ma bardziej zaawansowany symulator. Nie, Miłosz, to chyba nie jest to samo, co? Nie, no oczywiście Kamil nie mówił, absolutnie Kamil nie mówił, że to jest to samo, tylko mówił, że ten świat i ta izolacja, że to nie ma tragedii, tak? Poradzimy sobie na tej zasadzie. Panowie, bardzo dziękuję wam za udział. Adam i Miłosz Smuk. Dziękuję. Mariusz Książek, Maciek Żukowski, Team BRT, kartingowcy halowi i nie tylko. No już można powiedzieć bardziej wyczynowi, bo każdy z was ma swoją jakby bogatą historię na torze. Bardzo wam dziękuję i życzę, żebyśmy się niedługo spotkali wszyscy na torze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie.